Mecenas Patrycja Krzekotowska, witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy to rzeczywiście dobra decyzja dla Frankowiczów, jak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro? Powiem tak. Nie otwierałabym zdecydowanie szampana. Ale A były wczoraj takie osoby, widziałem w telewizji, jak otwierały szampana przed telewizorem. Szampana mogłyby otworzyć co najmniej państwo, no, których sprawie zapad ten wyrok. No, należy wskazać, że trzeba pamiętać o tym, że ten wyrok zapadł w konkretnej sprawie, w wyniku konkretnych pytań zadanych przez dany sąd. Ale I w sprawie Frankowiczów, właśnie tak, kredytów Frankowiczów. W sprawie Frankowiczów, ale należy pamiętać, że inne sądy nie są związane z tym wyrokiem. Ten wyrok może stanowić dla nich wskazówkę przy wydawaniu konkretnych orzeczeń ale nie są z nim związane, że muszą go zastosować. I Trybunał powiedział, że jeżeli w takich kredytach frankowych są tak zwane klauzule niedozwolone, kredyt może zostać, sąd może unieważnić taki kredyt. Tak co to znaczy? Dokładnie. Sytuacja przedstawia się w sposób następujący. Przede wszystkim sąd musi zbadać, czy są klauzule niedozwolone w umowie, która została przedłożona przed sądem. Kiedy już decydujemy się na zaangażowanie. Tak, na kiedy już, decy sądu, kiedy już tak? decydujemy, bo pierwszym naszym krokiem, jaki tak naprawdę powinniśmy podjąć, to, to jest udanie do się do, do kancelarii prawnej. Dokładnie. Do jednej bądź dwóch, jeżeli chcemy zasięgnąć no, dwóch, niezależnych, dwóch niezależnych opinii, żeby zobaczyć, czy nasza umowa zawiera te tak zwane klauzule niedozwolone, Czyli no, które to, są nieuczciwe. To już taka podpowiedź dla państwa, którzy nas słuchają, że to nie jedna kancelaria, warto by było sprawdzić w dwóch, tak? <grystanie> Zawsze, no, powiem tak, zawsze warto sobie zasięgnąć kilku opinii. Mhm. No, zważywszy na, na, na te umowy, że są tak skomplikowany sposób yy, skomplikowany sposób zrobione i też. I prawnik że... nam wtedy już powie, czy te klauzule mamy w tak, tej prawnik powie, czy Tak, prawnik powie, czy to są klauzule niedozwolone i czy warto w takiej sprawie udać się do sądu. A stąd moje hasło, moje stwierdzenie, żeby udać się do dwóch lub więcej osób, ponieważ no, mogą niestety, jak grzyby po deszczu przysłowiowe, wyrosnąć firmy bądź instytucje, które będą zajmowały się. Się, y, unieważnianiem takich kredytów i będą mówiły, że się specjalizują w tym, niestety może się okazać, że jest zupełnie inaczej. Więc stąd radziłabym z dużą dozą ostrożności bądź rzeczywiście wchodzenie do profesjonalnych pełnomocników zajmujących się tą tematyką. Czyli tak zwane paraprawne firmy można powiedzieć. Dokładnie, tak? Dokładnie. No dobrze, no to jeżeli kancelaria, jeżeli adwokat powie, że tak, ma. Mają państwo taką klauzulę niedozwoloną? Idziemy do sądu? Możemy pójść do sądu. I teraz tak, jeżeli pójdziemy do sądu, to musimy ponieść koszty wynagrodzenia adwokata, koszty wpisu sądowego, no który maksymalnie może wynieść 1000 zł, i musimy wskazać bankowi, czego od niego żądamy, że żądamy unieważnienia tych klauzul, które są zawarte w umowie, które je znajemy za niedozwolone. I teraz tutaj wchodzi nam ten wyrok CUE, który mówi, że jeżeli te klauzule niedozwolone są tak istotne dla znaczenia tej umowy, to sąd może może stwierdzić nieważność tej umowy, nie musi za wszelką cenę próbować utrzymać tej umowy. Ba, tym bardziej należy wskazać, że nie może zastępować tych postanowień, które usunie, innymi postanowieniami generalnymi, jakimiś klauzulami, ponieważ to jest niemożliwe w tej czyli sytuacji. Czyli ten kredyt jest nie do utrzymania wtedy, tak, tak? Tak. I wtedy mamy taką sytuację, że idziemy do stanu zero, czyli do momentu, jak zawieraliśmy umowę konsument zwraca kwotę, którą otrzymał od banku, a bank będzie musiał mu zwrócić kwotę, która została nadpłacona ponad tą kwotę kapitału, no który został kredytu, który został udzielony konsumentowi. No tak, jeżeli ktoś brał w kredyt we frankach, kiedy frank kosztował 2 zł, a teraz Frank kosztuje dwa razy tyle, czyli 4 zł i spłacił już prawie większość, no to opłaca mu się taka sytuacja. Dokładnie, prawda? opłaca mu się ta sytuacja i to bardzo, no ponieważ y, to bank y, część takich przypadków będzie musiał zwrócić mu jakieś pieniądze, a nie on bankowi. No, I to z będą większe pieniądze niż to, ile już spłacił, prawda? Dokładnie. No, zastanowienie no, wymaga fakt, jakby jeżeli mamy taką sytuację, że ta umowa jest rzeczywiście, no jest bardzo krótki czas od. od od jej za, nastąpił krótki czas od jej zawarcia i zostało jeszcze bardzo dużo kapitału do spłacenia. I to jest pytanie, czy rzeczywiście w takiej sytuacji yy, dana osoba jest w stanie się podjąć takiego ryzyka, no bo ponieważ jeżeli na przykład miała nie wiem, 200 tysięcy, a ma spłacone 50, to zostaje jej 150 tysięcy do zwrotu bankowi. No i teraz pytanie: czy nam się to opłaca? Czy nam się to opłaca? No, mam nadzieję, że ten wyrok. Coś zmieni, bo do tej pory to orzecznictwo rzeczywiście nie było korzystne dla tych konsumentów. Coś w tym roku drgnęło, pojawiły się orzeczenia, które zapadały na ich korzyść, ale niestety zdecydowana większość tej pory tych orzeczeń była niekorzystna dla konsumentów. Pani Mecenas, a czy może być taka sytuacja, że jednak w sądzie utrzymujemy ten kredyt i spłacamy go w inny sposób? Jeżeli, jeżeli dojdziemy do takiej sytuacji, a nie, nie, jeszcze... a nie unieważniamy mhm. umowę kredytową? To wszystko zależy od tego, jakie klauzule niedozwolone będą w naszej umowie. Jeżeli te klauzule niedozwolone, te klauzule niedozwolone będą takie, że, ba, że sąd stwierdzi, że można utrzymać tą umowę i na przykład usunąć tą klauzulę przewalutowania, to możemy taki kredyt rzeczywiście spłacać złotówka. Ale to wszystko będzie zależało od tego, co stwierdzi sąd, ponieważ cuer stwierdził, że no nie możemy właśnie zastępować jakimiś klauzulami generalnymi. I w tym przypadku państwa dziubaków, czyli tej naszej najsłynniejszej sprawy od wczoraj, w sprawie Frankowiczów, e, sytuacja wygląda tak, że trybunał zasugerował, że w jego ocenie nie ma raczej możliwości utrzymania tej umowy. Więc to wszystko no tak, zależy od konkretnego, tak, to wszystko zależy od konkretnego przypadku i to, jakie będą zapisy w umowie, trudno w tym momencie bardzo generalizować, ale taka, są też takie głosy... Może być taka mhm. sytuacja, że kredyt zostanie decyzją sądu przewalutowany na, na złotówki będziemy spłacać na kredyt w złotówkach, tak? Są też takie głosy, które mówią, że yy, możemy tą klauzulę indeksowania usunąć, i płacić ten kredyt w złotówkach, ale i to co... będą wtedy znacznie niższe raty, tak? No zdecydowanie, ale pytanie, co zrobią sądy? To jest już w tym momencie wszystko, w tym zostaje w rękach sądów. To ja trochę pytanie, co zrobią banki? Bo usłyszałem, że możliwe jest, że banki postanowią podpisywać z kredytobiorcami, wiedząc, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o te klauzule, takie pozabankowe umowy. Może też nastąpić taka sytuacja, jak pani myśli? Powiem tak. Teoretycznie może. Patrząc na wypowiedzi, które no miały miejsce w dniu wczorajszym, no banki na razie nie są bardzo chętne do tego, żeby zawierały jakiekolwiek ugody jak pozasądowe. Zawsze. Ale trzeba mieć na względzie to, że tych spraw frankowiczów w sądach jest teraz około 10 tysięcy, a osób, które mają wziętych kredyt we frankach około 450 tysięcy. Więc jeżeli te osoby, które no, usłyszały ten, o tym wczorajszym wyroku, będą zachęcone do walki o swoje prawa przed sądem, pójdą masowo do sądu to może skłonić banki do tego, żeby albo proponowały ugody pozasądowe, albo jeżeli dojdzie już do sporu, aby te spory rzeczywiście skrócić, będą chciały zawierać ugody przed sądem. No bo też miejmy na względzie to, że taka sprawa, to nie jest sprawa, która będzie toczyła się parę miesięcy. No to, to sprawy, które mogą się toczyć trzy lata i więcej. Niestety takie są w tym momencie mhm. statystyki. No i cały czas będziemy musieli spłacać dalej ten kredyt w, taki, w, takim, w takiej sytuacji, jaka jak, jak była. Natomiast ja jeszcze zapytam, czy te umowy pozabankowe... Te dogadywania się z bankami, które stwierdzą, że może to by było lepsze niż sprawy sądowe, mogą prowadzić do tego, do przewalutowywania tych kredytów? To jest tak, że pytanie co to jest dalej pytanie co zrobi co, bank, no tak. co zaproponuje, bo tego nie jesteśmy w stanie, tego nie jesteśmy w, stanie w stanie stwierdzić, no gdybamy. Z tego co wiem do tej pory było tak, że banki proponowały minimalne obniżenie oprocentowania i to były ich i to były ich warunki, które proponowały ludziom, którzy mieli kiedyś rzeczywiście we frankach i Pytanie, no, czy im się to będzie opłacać, bo to też jeżeli chodzi o spór sądowy, to też im wydłuża trochę w czasie, w tym momencie, odwleka ten moment zapłaty. Też bierzmy to, też bierzmy to pod uwagę. To ja na koniec a... zapytam Pani Mecenas, czy Pani spodziewa się tego masowego ruchu kredytobiorców do. Kancelarii adwokackich? Spodziewam się tego ruchu i mam nadzieję, że ludzie rzeczywiście zdecydują się też zawalczyć o swoje prawa, chociażby przeanalizować. No bo przed zawarciem umowy warto taką umowę skonsultować, a w sytuacji, w której już wiemy, że coś jest na rzeczy, że te sytuacje, te postanowienia mogą być nieuczciwe, to warto się skonsultować i chociaż mieć taką świadomość, jakie mamy opcje do wyboru. Zachęcamy Państwa, ale mówimy ostrożnie, trzeba uważać. Mecenas Patrycja Krzekotowska była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za Dziękuję. rozmowę.